Nowości z Urzędu Stanu Cywilnego. Te miejsca was urzekną. Elżbieta Morrison. Zawarcie małżeństwa powinno odbyć się w uroczystej formie i w godnym miejscu, najczęściej lokalu Urzędu Stanu Cywilnego. Jeżeli odbywa się w innym, wybranym przez narzeczonych lokum, musi ono spełniać wymagania stawiane przez urząd, to znaczy odpowiadać powadze ślubu cywilnego, który jest formalno-prawnym usankcjonowaniem małżeństwa. Większość par wybiera znane i sprawdzone miejsca gwarantowane przez USC w Poznaniu. Narzeczeni mają możliwość związania się cywilnym węzłem małżeńskim w dwóch miejscach, wadze miejskiej i po dokonanym uzgodnieniu, również w Pałacu Działyńskich, położonych na Starym Rynku. Obydwa budynki zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz są reprezentatywne i stanowią wspaniałe tło dla odbywających się ślubów. Wymóg odpowiedniości miejsca do powagi sytuacji, jaką jest zawarcie małżeństwa, regulują odpowiednie przepisy. Siedziba Wagi ma bardzo długą historię, ponieważ budynek powstał w pierwszej połowie XVI wieku w okresie renesansu. Pierwotnie była to siedziba ważnika i podległych mu potarzych, którzy za opłatą dokonywali pomiaru masy towaru. Po licznych remontach i odbudowie ze zniszczeń w okresie II wojny światowej stała się siedzibą USC, a obecnie mieści się w niej sala ślubów. W 2010 roku za sprawą nowego najemcy rozpoczęto gruntowny remont, który jednak nie kolidował z odbywającymi się uroczystościami. Zabytkowe elementy zostały poddane renowacji, zainstalowano nowoczesną klimatyzację. Panele podłogowe zastąpione zostaną dębową mozaiką w pierwszej połowie 2012 roku. Docenicie też odnowioną poczekalnię oraz restaurację. W przypadku remontu wagi śluby odbywają się w najbardziej reprezentacyjnej sali Urzędu Miasta Poznania, na Placu Kolegiackim w Sali Białej. Pałac Działyńskich jest nieco młodszy, ponieważ powstał w drugiej połowie XVIII wieku. Od samego początku patronowały mu wielkie rody, Górowskich, Działyńskich i Zamojskich. Historia nie oszczędziła również tej perły budownictwa barokowego, jednak w dużej części odbudowano go i odrestaurowano. Najpiękniejszym pomieszczeniem jest znajdująca się na pierwszym piętrze sala czerwona, nazwana tak od koloru ścian, kontrastującego z bielą sufitu, który jest ozdobiony sztukateriami. Właśnie tutaj odbywają się uroczyste ceremonie zaślubin. Warto jednak wiedzieć, że procedura rezerwacji terminu jest inna niż w przypadku wagi. Ustala się go z panem Krzysztofem Konarskim, zastępcą kierownika i koordynatorem do spraw systemu zarządzania. Miejsce złożenia dokumentów Urząd Stanu Cywilnego, ulica Liberta 16/20 i piętro pokój 139. Telefon 616463344. Uwaga! Od dnia 1 lipca 2010 roku Urząd Stanu Cywilnego pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Dodatkowo w poniedziałki wyznaczeni pracownicy pełnią dyżur do godziny 17:00. Automat biletowy przestaje wydawać bilety, jeżeli czas obsługi klientów przekroczy wyżej wymienione godziny. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.